Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, dodatek Serca z Kamienia. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, udajemy się aktualnie do byłej Jest wódka. rezydencji Olgierta, czy tam rezydencji Forevereców i wykonujemy misję, która nazywa się Żyli długo i szczęśliwie. Co wam powiem, widzowie, możemy dzisiaj zacząć ciekawostką. Gdzieś... O! Albo możemy też zacząć jakąś misją. Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Kajmil! Kajmil! Pogadaniem tutaj jesteś ze złodziejami. Ciszej. Ciekawostka później. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Kim jest ten cały Kajmir? Ja... Myśmy są wspólniki. Zachodzimy w opuszczone domy. Zawsze coś cennego się znajdzie. Aha. Jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada. A trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać. Ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła. I cisza. Wołam go, ale... Jest koneserem. O kurde. Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Koneserem przedmiotów. Nie. Zbierania przedmiotów po zmarłych. Sprawdzę, co to było. I poszukam twojego wspólnika. A ty? Ja nie mam czasu czekać. Zmywam się stąd. No, dobra decyzja akurat. Spora ta posiadłość. No. Spora ta posiadłość i zajebista to jest misja. Jak znajdę te róże w takiej mgle? No zobaczmy, co tu się będzie działo w ogóle. Świeży nawóz. Ciekawe. A tu? Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty. Ale nie ma tu fioletowej róży. Okej. Okay. Tu? Co tu jest? Fontanna. Woda jest lodowata. Jakby biła z górskiego strumienia. Chciałem powiedzieć na samym początku taką ciekawostkę, że 2% ludzi tylko ma sześciopak. Wytarte. Ktoś tu często przesiadywał. I pocieszyć widzacy prawdopodobnie nie ma. Także niczym nie powinien się martwić. Większość ludzi nie ma. Taka miła ciekawostka. Wholesome moment tak zwany. Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Tam jeszcze możemy iść. Dalej, no i kurde, nie powiedziałem te ciekawostki, mnie to wybiło trochę z rytmu. No nic, wchodzimy w ten mroczny klimat tutaj. Będzie się działo i naprawdę będzie ciekawie. Nawet nie wiem, czy to nie jest misja na dwa odcinki. Mimo tego, że ta rezydencja. Fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Że ta rezydencja potencjalnie może się wydawać w miarę mała. To znaczy, no nie ma tu za dużo biegania, no to będzie tu naprawdę... Teraz sobie przypomniałem, co tu będziemy robić. Ło kurwa. Dobra, spróbujmy najpierw odszukać złodzieja, czy zbadać tył ogrodu. Nie wiem, bez znaczenia. Pójdźmy na tyły na razie, nie wchodźmy na razie do domku. Chętnie zobaczył, co jest na tylcach. Nie wiem, co tam jest. Dziwne to oczy ma. Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Wytrych. Musiał należeć do drugiego złodzieja. O, to chyba wiem, kto tam kopie kogo. A tutaj? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Koteł. Jeszcze to są jakieś listy były chyba, tak? Nie. A, to są te wytrychy, tak? Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu. Podkute buty. A tutaj coś znajdziemy ciekawego? Mogę wejść tu do domu? Nie. Myślałem, że może jakieś drogocenne klejnoty, które potencjalnie złodziej zostawił za sobą, gdyż się zginął. Mogiły, bez nagrobków.
jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Geralt wyjebany, witaj. Kościół to jakieś mogiły, chłopie kopie coś. Drugi złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Super jest ten wątek. Lucznik, no tak, walka z bossem. O kurwa, ty. O, dobra, bo ja nie wiem co on robi w sumie. Ty, poczekaj. Jeszcze nie ogarnąłem co ty robisz. Dobrze, że mu się przynajmniej kurwa zablokowała. Co się nazywa? Łopata. Dobra, nie będzie taki chyba najcięższy przeciwnik świata. Jest git. Znaczy dobrze uniki robić. Wiedzieć kiedy bić, będzie dobrze. Teraz nie bijemy, chyba że mogę mu to sparować w teorii. No i teraz pyk, 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 pyk. Więcej obrażeń też dodaję mu, jeżeli mam full jakby tego, full adrenalinkę. On coś przyzwał? O kurde, duchy. Co ty bijesz, wariacie, ty? Za tobą jestem. Ty, on się regeneruje, kurwa! Od kogo on się... Jak on się regeneruje? Ej, nie podoba mi się ta regeneracja. Dobra, ty, trzeba będzie coś jednak inaczej ogarnąć. Coś mnie tu nie gra chyba. Nie tak miało być. Znaczy, nie jest to mocny przeciwnik, natomiast ma mocną regenerację. To już gorzej trochę. A, jak on mnie trafi, to chyba się regeneruje, tak? Chyba tak. Trzeba unikać jego ciosów, to na pewno. Dobra. Na razie jest w porządku. Tyk. Zrobimy sobie kłętak w razie czego. Swoją drogą możemy jakieś petardy może użyć. Może na niego, o kurwa, zadziałają. Albo i niekoniecznie, bardziej siebie znokautowałem. Albo że jakieś tutaj płomienna petarda by była spoko. Zobaczymy, wejdziemy sobie w ekwipunek. Może jakiś tęcząca gwiazda, o. I może tutaj wyśmienity kartacz. Zobaczmy. Może któraś z tych petard będzie całkiem przyjemna. No 300 damage'a to zawsze jest 300 damage'a, tak? Lepiej 300 niżej nic. Lepszy rycz niż nic. Jak to mówię. Coś tam mu pozadajemy. Jakieś wyśmienita tańcząca coś tam. Podpalmy go. Chociaż chyba to nie robi zbytnio wrażenia na nim. Tak mi się wydaje. No i unikamy jego ciosów, bo on się tak leży. Także musimy nieraz się trafić i oj, trafił nas. I będzie w porządku, jak się nie damy trafić. Oj! Kurde, no teraz niestety już nie blokuję sobie. Nie blokuję sobie tego tutaj, tej łopaty. To nie jest łopata, łopata ma takie bardziej. Kurwa. Łopata ma tutaj bardziej takie. Wgłębienie do kopania, to jest bardziej szufla, chyba to się tak nazywa, jest taka bardziej płaska łopata. Widzicie, że są dwa rodzaje łopaty, tam dwa rodzaje właśnie takie podobne do łopaty, szufla i łopata zwykła. No i on się teraz chyba będzie leczyć, co? Czy jakoś tak, trzeba mu to jak najszybciej kurwa poniszczyć tych ziomków. Tak mi się wydaje, że on się od nich będzie leczył. Tak, zobaczcie. Jeden ziomek do niego przyszedł i już się wyleczył, także niszczymy ziomków. Oj kurwa, on se to przyzywa w nieskończoność, widzę. Oj, kolego! Słuchaj. Ty, bo to trochę nie fair jest, że ty tak pizdył tych ziomków przyzywałeś sobie. Dobra, już. Mam nadzieję, że koniec zabawy z przyzywaniem zmarłych. I leczeniem swojego HP. Dobra, uniki, kłenik. Tak, w razie. Sportowy kłenik w razie czego.
I pizgamy u plecki. Tego fajne ma. Fajne ma zbroja kota perki, że kiedy zadajemy damage od pleców, to zadajemy go 50% więcej. No to tak jak mówię, trzeba by było bić w plecy. Ale no, generalnie fajne. Byśmy już dawno tego klucznika zabili. Nie bądźmy koki, zróbmy unik. No i po kluczniku. Chyba? Tak. Co to do cholery było? Łatwe to zadanie nie było. Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Kumpel. Nazywaliśmy go klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Chłop co nie wie jeszcze. Dobra. Więc jak się mam do was zwracać? O! Bym zapomniał. Tak jak teraz wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Cody pies? Może być. Pokaż tą łopatę, co podnieśliśmy. O kurde. Beznadziejna, ale ma lifesteala. Chociaż, nie no, beznadziejna, ale lifesteal 10%. W sumie fajne, nie? Jakby to poulepszać, jakoś dodać, może dodać nowe tutaj gniazda, jakieś tam powrzucać jakieś fajne perki, podpalenia, coś tego owego. Może by była całkiem niezła ta broń. Na pewno sobie ją zachowam dla mojej kolekcji, bo jest to zdecydowanie broń niestandardowa, chyba jedyna w swoim rodzaju. No łopatą się jeszcze kurwa nie biłem, ty. A bym sobie założył tą łopatę, tak z ciekawości, może kiedyś ją użyjemy przy bitwie. Mam się wpakować do środka, tak? Żaden problem. No właśnie. Także czeka nas bardzo nieprzyjemna zabawa. Nienawidzę takich zabaw, kurwa. Czemu ze wszystkich zabaw to zawsze muszą być takie zabawy? Czemu nie możemy się pomiziać? Po bziuśkach, albo coś. To było miło. Zawryć. Tylko potwory, kurwa. Zabijanie i śmierć. Nie może być jakoś miło tu. Obraz jakiś dziwny.
Co do jasnej. Trzeba uważać. To coś mi się wydaje, że Iris no... średnio żywa jest. Tak więc chyba nie będzie spoilerem, jak to powiem. A widać, że jest duchem. No będzie trzeba uważać, zdecydowanie. Podnieś szkicownik Iris. Ciekawe. Co to było za ciekawości? Ofirska broń. Ja taką broń już chyba mam. Mam, ale lepsze jest? A one są dokładnie takie same, 1:1. Ta, to może tą broń w sumie... Nie, chyba tą założę na siebie. I przede wszystkim naprawmy tą broń. Nie wiem, ile tutaj mam naprawek. 40% uszkodzeń. Nie mam tych 15 niestety do naprawy. Jest to delikatny problem. Muszę tymi 40 naprawiać. Tymi 40... Co daję? Co naprawia 40? A w ogóle co ja mam kurczę za pancerz na sobie, ty? No nie, nie, ten jest dużo lepszy. Załóżmy ten pancerz, ten prawidłowy. Kompletnie zapomniałem to zmienić. A buty? A buty takie same są w sumie. Odporności na obrażenia. O, to akurat buty. Bez znaczenia. I naprawmy też przede wszystkim ten pancerz, żebyśmy mniej tutaj obrażeń dostawali. W sumie przydałoby się na przed chwilą walkę z bossem, ale... no tak czy siak i tak nam się przyda. Czy to teraz, czy to później będzie przydawane. Kurwa, głośne te dźwięki. A coś mi chucha w prawym uchu. Boję się. Ja też, kurwo, jebana, to przestań mnie straszyć. Pierdolę. Wyobrażacie sobie, jak ja bym grał niby w horror, w którym jest coś strasznego ciągle? Przecież ja bym psycha i zgon, nie? Nie dałbym rady. Tutaj raz na jakiś czas spadnie mi na ryj, ja jestem zesrany w gacie. Przygotowany do posiłku. Chyba ten klucznik nieprzerwanie nakrywał do stołu. Jakby tu były jumpscare albo coś takiego, tak że na całą twarz. Nie no, nie wyobrażam sobie, nigdy nie będę grał w horror. Jedyny horror, jaki kiedykolwiek chciałbym ograć na tym kanale, to jest The Walking Dead. Wszystkie sezony, bo akurat The Walking Dead od Titan Games to jest... No to jest niebywale dobra gra. To nie jest horror, to jest... Nigdy nie znałem. Był wtedy innym człowiekiem. To jest naprawdę tak zwany majstersztyk. Dobra, stąd przyszliśmy, tak? Z tego co kojarzę. Dobra, no to góra, kurwa. Nie no. Ktoś próbuje mnie powstrzymać. Pierdolę. Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Ja mam za blisko mi a każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Generalnie ja mam strasznie blisko monitor. Już zauważyłem to, że ja generalnie oglądałem ostatnio sobie jakiś horror na telewizorze. To na telewizorze to sobie mogę kurwa oglądać, ty. Siedzisz sobie na telewizorze i o. Wyjebane, w ogóle nie straszne, w momencie kiedy masz słuchawki i w ogóle praktycznie ledwo co słyszysz siebie, słyszysz każdy dźwięk, każde chuchnięcie, na przykład takie jak teraz, tam było delikatne takie, i masz monitor tak blisko, no to jest zupełnie kurwa inne przeżycie niżeli takie oglądanie sobie na telewizorze, także ja mam po prostu... Ślady pożaru, ciekawe. Za blisko monitor, jakbym patrzył na przykład na lewy monitor, no to mi się dużo lepiej kurwa, wtedy gra, wtedy bym się raczej nie wystraszył. Tutaj możemy pozbierać. Co możemy pozbierać? Swoją drogą, ja serio wam to przysięgam. Wy na lewym monitorze macie płynniej giereczkę niż ja mam na moim głównym monitorze. Nie wiem jak to kurwa działa. Ale ja patrzę na wasz lewy monitor, czyli ten monitor, który wy widzicie. I tam jest normalnie płynniej giereczkę niżeli... Dzięki za zaproszenie, niżeli ja mam. Nie, ja już wiem co tu będzie. Oj. O kurwa, bitwa będzie, no właśnie. Nie trzeba pokonać upiora. Wydaje mi się, że Jerden jest całkiem niezły na upiora, prawda? Taka południca? Coś takiego? Dobrze, że ulepszyliśmy tutaj. A nie, tyle samo jest zadaje i w Jerden i poza Jerden w sumie.
Ja wiem, ona się będzie leczyć. Trzeba to poniszczyć. No właśnie. Trzeba poniszczyć te obrazy jak najszybciej. Ogólnie jest uselessem strasznym. Ty, ona cokolwiek robi? Nie, no beznadziejna jest tej. Oj, skądś pobiera życie. Niszczyć, niszczyć. I... bijemy. No. Dla bobków. Obraz, obraz. Ciekawe, bo to jakiś upiór, który pozyskuje tutaj energię z obrazu. Bardzo unikatowy, że tak powiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale też jednocześnie bardzo, bardzo łatwy. W ogóle ta gra jest piękna kolorowo. Wydaje mi się, że te kolory po... oj. Że te kolory takie zielone i takie pomarańczowe świece dodają naprawdę bardzo, bardzo tutaj fajnego klimatu. Tu mogę wejść? Niekoniecznie. Dobra, zostałem w takim razie zaproszony. Miała być Iris. No jest. Tutaj też coś jest. List. Może najpierw zajmijmy się przeczytaniem listu. Albo książki. A portret. Bardzo ładny. Słyszę, że się przesuwa. Dobra, to może najpierw z Iris byśmy pogadali. Ile będzie tak możliwe, wątpię raczej. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi... jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Jej duch jest niespokojny, gniewny, atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Kazał nam się zwracać tutaj, tak jak się zwracaliśmy do niego wcześniej. Dobra, czyli co, ja wziąłem ją? Wziąłem jej ciało, czy jak to tam wygląda? Bo tak, tutaj po prostu mam wyjście, dobra. Nie lecimy przed siebie. Znajdź odpowiednie miejsce na pochówek Iris. Fajne imię w ogóle, Iris. Bardzo ładne. Nasza pani lubiła tu przesiadywać, ale to nie jest dobre miejsce. Za blisko domu. Iris. Poszukam gdzie indziej. No, spodobało mi się, szczerze mówiąc. Iris von Everetz lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. No cóż. W takim razie wykopię grób gdzie indziej.
To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak, lubiła tu malować. Czy pani von Everett miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek, nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem Iris von Everett. No to wiemy, to jest fakt. Nie znałem Iris von Everett, ale widziałem na obrazach, że ona i Olgierd przedstawiani są jako kochająca się para. Kiedyś Iris musiała być szczęśliwa. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Słusznie, robię obrazek Iris z Olgierdem? Szkicownik złóżmy. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. A nie, może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Nie zobaczyłem, co jest w środku. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojnego. Obrazu nie złożyłem z tego względu, że chciałbym go posiadać w swoim ekwipunku. Zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Ich dom z kiedyś. Mam iść za tobą? Dobrze. Pakuj dupę, Genwart. Nie chciałem mówić. Bardzo skomplikowana i ciekawa jest ta misja. Co to za miejsce? Jest zdecydowanie inna niż nasze tutaj poprzednie spotkania z potworami i z... Namalowany świat. Z duchami. Dzieło Iris von Everett. Takie ładne, tylko pierdolca można dostać od oczu. My istniejemy w obu światach równocześnie. Dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everett. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Ja bym sobie taką samicę narysował. Wszystko pięknie. Tyle potencjalnych możliwości. Gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może.
Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everett, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Szukaj wspomnień Iris for Everence i znajdź sposób, by je obejrzeć. Kurde, strasznie głodny jestem, muszę sobie coś zjeść, bo... Dobrze, bluzek pełny. Także ja i zadowolony również. Co to mamy? Co to jest w ogóle? Można to spalić? O, można. Czysta IQ zagranie, dobra. Pakujemy się i będziemy próbować pokonać jakieś potwory czy coś takiego. Także musimy tutaj chyba ostrożnie chodzić po tym świecie. Widmo jest tutaj. A my możemy tutaj używać potek? Możemy jak najbardziej. To ja bym tak, taką poteczkę użył. Najlepiej na regenerację żyćka. Kurde, dużo trochę tych bit. Aby tak śmigło? Może by było całkiem dobrym pomysłem. Jest to całkiem okej pomysł był. Dwa widma pokonane. Kurde, jakiś dzisiaj przymulony jestem, nie wiem z jakiego powodu. Ja mam wrażenie, że lepiej mi się dużo prowadzi odcinki, kiedy jestem zmęczony i głodny. I niewyspany, bo wtedy... Wtedy mój organizm właśnie... Paradoksalnie wtedy twój organizm generalnie potrzebuje jedzenia i tak dalej, więc... Wiesz, pobudza... Nie wiem w sumie co pobudza, adrenalinę? Nie wiem, coś produkuje twój organizm i dzięki temu... Dzięki temu jesteś głodny, nie tylko w takim dosłownym sensie głodny, tylko w takim sensie, wiesz co chodzi, takim bardziej emocjonalnie też jesteś głodny. Coś takiego, spal to. Ty no to mi gryzie nadal. A tak jak niestety tutaj jesteś najedzony i tak dalej, to w teorii powinieneś mieć dużo, dużo więcej energii, ale w praktyce właśnie nie jesteś głodny. Wyglądają jakby zamarli w ruchu. No tak, Geralt? Jedno ze wspomnień. Jest zatarte, niekompletne. Musisz je naprawić. No bardzo, w życiu trzeba być głodny, kurwa. Sukcesu. O, głodny sukcesu. To jest to słowo, którego szukałem. Dobra, muszę zbadać miejsce i je jakoś ożywić, tak? Resztki od świętych dekoracji. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. Welon ślubny. Pełno ślubny. Czy oni pili? Wydaje mi się, że walili wódę. Ona tak trzyma te ręce, że myślę, że... Pasuje jak ula. Kielon był walony. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. No kurde, ta Iris, no... W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą. Ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dziwny ten Olgierd bez blizn. Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu. Zadbałeś o wszystko. A, stąd te pająki. Widma pająków. Arachnofobia. Nie posiadam aczkolwiek kurewsko, boję się chrabąszy. No nienawidzę kurwa krabąszy. Jak sobie tylko pomyślę o tym, to mnie pierdolca mogę dostać. Szczerze mówiąc, wolałbym się bić z takim wielkim pająkiem. Oj, to jest jakiś dojebany! Stop! Ty, nie mam już kurwa potek. Jest problem. Oj. Jest problem, no. Duży problem jest akurat. Nie dam rady tego ugrać, jak mam to ugrać? Jedzonko. Mi się w ogóle HP nie regeneruje. Szczerze mówiąc, miałbym mniejszy problem z posiadaniem takiego wielkiego pająka, kurwa, żebym mi chodził po ręce, niż jej małego chrabąszcza. Mam takie wrażenie. Chociaż, no nigdy jakby nie obsowałem też z pająkami. Ale też jakoś nie przepadałem za nimi za bardzo, więc... Tak sobie gdybam, ale no wydaje mi się, że tak by było. Faktycznie śmigło może. O kurwa. Ale się wyjebiemy zaraz. Znaczy adrenalina, no i dupa jest. Co jest grane? Czekaj, czy ja mogę coś wykminić? Kartacza mogę mi rzucić. Chyba nie najgorszy pomysł. Kilka osób ten kartacz.
No i tyle, po moim genialnych pomysłach. Dalej już nie mam kurwa genialnych pomysłów. Mogę ciosa sprzedać i ucieczkę uczynić. Dobra, jedno pokonane chyba. Drugie pokonane. Dobra, ale no nadal zostały dwa. O kurwa. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Quen możemy sobie rzucić. No i teraz zostało, pojedynek jest 1 na 1. Czyli tak zwany pojedynek jest uczciwy. Myślę, że raczej pokonamy to widmo. Też nie dużo damage'a mu zadaje. De facto. Medalion drży. Generalnie w tym całym świecie powinien drżyć, bo to jest przecież pieprzony magiczny świat. Cały. Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Jocie Krinca. No, zajebisty demotek ogólnie. Fajnie, jeszcze taki świat jest ci... kolejne widma. Kurwa, pięści ci. Ale chciałem sobie obejść ten dom i zobaczyć, jak on wygląda. Może nie ma czegoś ukrytego na samym końcu. Zobaczymy, widzę, że mam się tutaj udać przez bramę główną, ale chodźmy jeszcze obejść. Może znajdziemy tam naszego klucznika z tyłu. Tutaj widzę też są te zjawy, a to nie musimy do nich podchodzić. Przede wszystkim to ja bym tutaj sobie medytnął, jeżeli mam taką opcję, chociaż godzinkę. No nie mogę tego zrobić, niestety, że jesteśmy skazani. Czemu mi to jedzenie znika? Co cutscenka, to mi jedzenie znika. A nie mogę w ogóle tam pójść. Niestety nie da rady. To pakujemy się do środka. Może gra nam tam zaprowadzi delikatnie później. Jeszcze z tej strony bym poszedł na tą stronę i zobaczył, co tam jest ciekawego i czy coś w ogóle ciekawego tam jest. Mam nadzieję, że gra nie jest za głośno. Widzę, że jest całkiem głośno są te dźwięki walki. Dźwięki walki nie powinny być tak głośne, bo to w sumie nie ma znaczenia. Tak się staram cały czas ten dźwięk ustawić, ale ciężko jest. No ale się staram, no widzę. Dialogi muszą być w miarę głośne, no bo to jest oczywiście najważniejsze. Muzyka też może być w miarę głośno, bo to nie sprawia jakiegoś większego problemu zazwyczaj. Mogę tędy wejść? Nie. Musimy się udać tam, gdzie nas tutaj gra prowadzi, za rąsie. Będą to jakieś straszne rzeczy? Znaczy na pewno na jeszcze straszne rzeczy się niestety natkniemy, bo pamiętam tą misję. Aczkolwiek chyba nie tutaj. Tutaj jesteście spokojni, widzowie. Przeszłości. Pewnie też niekompletny. A! Dobra, już nie straszę widza. Zawsze chciałem to kurwa zrobić. Ale zawsze uznawałem też, że byłoby to bardzo niemiłe. To chociaż jeden raz pod 900 odcinkiem wrzuconych na ten kanał. Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Świniak, o kurwa. Uj. I prawie taki sam jak scena na obrazie. Na jakim obrazie? O kurde, czyli musimy ustawić wszystko tak jak na tym obrazie. No dobra. A co brakuje w sumie w tym obrazie? To jest pieseł. Garnuch. Castel Ravello. Dzbanów. Drogie. To podnieśmy to, czy to ma tak, chyba ma tak leżeć? Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. A, świeczki się paliły. Na obrazie były zapalone, ale to nie wszystko. Tak, były zapalone, plus tu coś jeszcze było ciekawego. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Oj. Niesamowite jest, że... Kurde, gra komputerowe, gry komputerowe to jednak jest sztuka, no nie? Coś tak dosłownie jak filmy. W sensie nawet lepsze niż filmy, bo tutaj samemu sterujesz własną postacią, możesz podejmować wybory. Bez kitu. Na obrazie płonął w nim ogień, ale czegoś jeszcze brakuje. Kurde, zrobić tak dobrą grę, jak tutaj zrobiło CD Projekt Red, to jest naprawdę szacuneczek. No wydaje mi się, że to leżało, nie? Ten dzban, czy to nie ten dzban? To inny dzban. Czegoś jeszcze brakuje, zaraz kurwa zbadamy. Mam kota? Mam kota, mogę użyć. Będzie mi chyba lepiej. Nie, spróbujmy udać się na górę, może coś na górze znajdziemy.
Coś, co powinno leżeć na dole. Chyba tak. Chyba nie. Niby mnie jeszcze prowadzi na górę gra, bo tutaj widzę na minimapie jest pokazany taki ten znacznik lupy. Jest pokazane, że jeszcze na górze to powinno być. Ale chyba nie mam opcji się na razie tam udać. Tak mi się wydaje. No czegoś kurwa brakuje, tylko nie wiem czego. Zgaś. Ardem mogę zgasić. Lewy sierpowy. Na starego zięcia. Coś brakuje. No tutaj nie mam w ogóle opcji zbadania czegokolwiek. Tu nie mogę wejść. Widzę przeciwników. Już na czerwonym mi się wyświetlają. Czego niby kurwa brakuje, ty? Ale zajebisty niedźwiedź, o kurwa. Wielki niedźwiedź. Myślicie, że takie niedźwiedzie istnieją naprawdę? Nie no, chyba aż takie to nie. Ale faktycznie te grizzly są gigantyczne. Kurwa, no i nie umiem na takie szczegóły zwracać uwagi. Jestem prostym człowiekiem. No pali się, obraca się, gadają, siedzi. Krzesło. Może. No nie, to chyba w ogóle nie tutaj. Dobra, jak coś wykminie, to się widzimy. A, chodzi po prostu o to, że tu jest jedna świeca zgaszona. Ale kurwa, skamnie. Ja szukam po całym domu, mówię, jakiś garnek, czy coś, czy tam dzbanek. Wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś niewyraźna. Nie, wszystko w porządku. Emogir. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Oj. Widmo Olgierda? Chyba tak. Jeszcze raz go pokonałem, to kurwa na obrazie też go pokonałem. Po obrazie. Więc chodźmy za nim. Miejsce podoba mi się to miejsce. Ślady krwi. Cie? Ślady krwi? No nie podoba mi się to miejsce, mi też się nie podoba. Gdzie są ślady krwi jakieś? Muszę się udać na górę. Tędy? Nie widzę śladów krwi w sumie. Małżeńska sypialnia. O! No i w końcu. Koszula nocna. Wygląda na nigdy nie noszoną. No to? Zakrwawiony ręcznik. Jest poplamiony krwią. Okej. Tom pewnie mył tego. Mył się od krwi. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. Teraz mi się przypomniało, że kiedyś miałem buty w takie, nie wiem, jak to się nazywa, ćwieki chyba? Coś takiego. Strasznie.
że tak powiem, dziwne były te buty. Lampa nocna. Trzeba podnieść. To pewnie mu mogłem jeszcze dać tą lampę nocną. No ale tutaj ręcznik z krwią. Kolejne zatarte wspomnienie. Pasował. Zdecydowanie. Są świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Kielich? Ja muszę zobaczyć na obraz, co on tam trzymał. Kielich owoce tam były. Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Coś jest. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Potwierdzam. Martwa natura. Wybierz miejsce dla winogrona. Kurwa, poczekaj. Ale to aż tak szczegółowo? No nie, poczekaj, no jeszcze nie sprawdziłem. Winogrona, o kurwa, poczekaj. Winogrona, jabłka i na końcu kielich. Winogrona, jabłko, kielich. Kompozycja martwej natury. Winogrona, jabłko, kielich. Winogrono z lewej. Chyba pasuje. Jabłko na środku, ale mnie brzuch boli. Na środku. No kurwa, zemdleje chyba. I... z prawej kielich. Prawej. Tu? Jak kurwa nie? Przecież zajebiście jest, o co ci chodzi? Nadal coś nie tak. Winogrono, jabłko, kielich. Czy najpierw kielich? Może z tej strony. Dobra, jabłko z prawej? To nie ma sensu. To idzie tu. Nie zgadza się, że takie, taka była kompozycja, wszystko ale... jest tak, jak na obrazie. Niech będzie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! Hamie. Trendy. Mamy wyjść inną stroną, a to nie są czasem duchy do pokonania? Chyba nie. O kurwa. O, a jednak. Skrył się w cieniu. O kurwa, dwóch ich. Ekipa cała. O kurwa, cała ekipa. Dosłownie cała ekipa, ty. Ale na szczęście są to straszne boby, więc gizes. Tylko ich nie widać, bo jest za ciemno. Może użyć kota by było warto. Tak mnie dzisiaj, nie wiem, taki mam dziwny ból brzucha, jakbym miał zaparcia takie w chuj. Przez te szejki jebane. I pewnie, znaczy nie tylko szejki, no ogólną gigantyczną ilość białka jedzoną od kiedy tylko pamiętam, no nie wiem, bo ćwiczę, a jednocześnie chudnę, więc to praktycznie same białko jem. Jestem na diecie keto, więc wydaje mi się, że mi się kurwa żołądek tłuszczem i tym to zapchał. Pracownia mistrza von Everec. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. I białkami i tłuszczem mi się zapchał. Kawałek rery. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. No to poprawię. Kreda. Tutaj. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Pakt krwi albo o obcych obecnościach. Sprowadzenie przybysza na ten świat wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem. Obojętnie czy jest wolnym duchem, czy posiadł przeznaczonego mu nosiciela. Przybysz może wyrwać się na wolność i poczynić wielkie spustoszenie. Z tej przyczyny należy sprowadzić go wewnątrz koła i tam uwięzić. Okrąg koła nie może zostać przerwany. Linię trzeba kreślić, pewnie dzierżąc kredę w dłoni, ponieważ linia może zostać zdeptana, bądź to na skutek wypadku, bądź zwodniczych wpływów przybysza. Na okręgu trzeba postawić dodatkową barierę w postaci zapalonych świec z pszczelego wosku.
Ustanowią one wyraźną i nieprzekraczalną barierę dla przybysza. Ciekawe. Świece z pszczelego wosku. A no właśnie, w ogóle jak powstaje wosk? To jest dobre pytanie, nigdy się... Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. Nigdy się jakoś dłużej nad tym nie zastanawiałem. Pośród bytów zamieszkujących w strefy zewnętrzne duchy żywiołów należą do najbardziej obcych naturze ludzkiej. Mają one własną wolę i są rozumne, choć nie w takim sensie, w jakim rozumni są ludzie, ale nie sposób przeniknąć ich zamiarów. Z najpotężniejszymi duchami żywiołów jest... Najpotężniejszymi duchami żywiołów to jest geniuszami. Rozmawia się bardzo trudno, tylko prawdziwi mistrzowie magii posiedli tę sztukę, którą wymaga długich studiów i ryzykownych eksperymentów. Jednak nawet najbiegliejsi w sztuce magicznej nie potrafią nic więcej niż zmusić geniusza do posłuszeństwa siłą i mimo jego niechęci nakłonić go do wykonania zadania. Mówi się, że czarodziej przesunął kiedyś za pomocą Deao górę, która zasłaniała mu widok z wieży. Jednak nawet on nie potrafił nakłonić geniusza do swobodnej współpracy czy udzielania rad, bowiem umysł tych istot są dla nas nieprzeniknione umysły. Czarna magia. No ale to chyba w tym. Powinno wystarczyć. W obrazie. Teraz świeczki. Chyba my się do tego teraz nie... Nie przyczyniamy. Skąd mam kurwa wiedzieć, jak świeczki? Znaczy było napisane w tym, nie? Że jakieś tak na obrzeżach chyba trzeba Dobra, postawić, no nie? Spróbujmy jeszcze raz. Tak mi się wydaje. W okręgu? Na wierzchołka? Na wierzchołkach. A gdyby tak? Tak mi się wydaje. Nic z tego. Okej. No na środku na pewno, nie no. No okręgu może. To może tak. Może się nie zrozumieliśmy. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam! Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Odoianufeus, soba kamisa iada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Próbuję przyzwać Gandera. Przekrew! A i podpalił dom? O kurde. Ty no, ja też kurwa się nie spodziewałem. Dobra. No teraz będzie zimowy klimacik. No dobra. Zaraz, sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. Kurde. Jedna mała miejscowa, w sumie mega dużo... Znowu ten duch. W sumie mega dużo interakcji. A Olgierd, Iris i jej ojciec. Faja? Chyba wtedy zaczął palić. Kubek? Kufel do piwa, ale pita z niego wódkę. Osuszona do ostatniej kropli. Dobra, myślę, że... Będzie trzeba jej wrzucić coś w ich dłonie. Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny.
zawarty między Iris a Olgierdem. My niżej podpisani, Iris i Olgierd, wyrażamy zgodę na małżeństwo i na wszystko, co podpisano poniżej. Będziemy darzyć się szacunkiem, w razie rozstania zostajemy przy swojej własności. Dochody, jakie otrzymamy, wydamy według swojego uznania i woli, a na wspólne utrzymanie będziemy łożyć po połowie. Myślę, że on pił wódkę. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. Ten nóż trzyma? Pokryty krwią. To chyba tej zimy Olgierd dorobił się blizn na ramionach. Może nóż? To chyba nie to. To faja. To chyba nie to. Właśnie też mi tak dziwnie wyglądało, żeby fajkę trzymał. To nie wiem, co tam wrzucić do jego dłoni. Może trzymał petardę. Dobrze, udamy się na górę, bo tutaj chyba nie ma tej rzeczy, którą otrzymał. Mi się wydaje. A, zamknięte. Otworzy nam się pewnie tutaj kolejna część domu w momencie, kiedy wykonamy tutaj to zadanie. Ale nie widzę, co on by potencjalnie... A, kontrakt ślubny po prostu. Kontrakt musiał otrzymać ojciec. Nad to stoi, że Iris należy się szacunek. Że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo. Na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! Ojcze! Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić! O kurde, to Olgierd. Nie taki kumpel. Co to za widmo tym razem? To ona na te, jak one się nazywają? Trupojady chyba. To mi się wydaje. W sumie dawno nie widziałem tych potworów. Wtedy von Everetz przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie. Jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Kolejne wspomnienia, o kurde, ile tych... A nie, to duch jest. Ale i tak sporo tutaj tych wspomnień jest do odblokowywania i pewnie na kolejne się jeszcze natkniemy. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. Kiedyś to było. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. Mi się nie dziwię, jakby ci coś takiego podawało jedzenie na co dzień. Jak klucznik. Myślę, że mało by to było przyjemne. Żadnych innych nakryć na stole. Szukamy czegoś, czego na pewno trzymał tutaj klucznik w dłoni. Taca. Wydaje mi się, że to jest właśnie taca z jedzeniem. Coś jeszcze tutaj musimy dać. Coś tutaj stało jeszcze na dole i tutaj widzę po prawej stronie. Micha. Duża gliniana miska. I mała micha. Miska, jak do zupy. Wydaje mi się, że mała micha tutaj. Daj co jest? Nie, odpal, bo tu się zaraz coś zbaguje. Tutaj coś było. Zadrapania od kocich pazurów. A to taka podpowiedź, z której strony kot siedział, a z której pies, rozumiem. I tutaj jeszcze możemy coś dodać. Duża micha. To chyba twoja miska. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom. Cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie.
Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everetz nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. O, właśnie chciałem powiedzieć, czy... Największy lęk Iris von Everetz. Chciałem powiedzieć, czy może dzisiaj zakończymy tutaj ten odcinek, no ale nie mogę wam teraz przerwać tego, zakończmy ten wątek, choćby ten odcinek miał trwać 2 godziny i choćby miał umrzeć z bólu, bo strasznie mi boli żołądek. To nie jest takie standardowe bolenie przy żołądku, ale to jest takie jakby, kurwa, właśnie mówię, z gazu, z głodu, coś takiego, jakiś bebek mi, kurwa, wyjebało. Widziałem przed lustrem, nie wiem, jakieś dziwne to w ogóle. Mam nadzieję, że nic poważnego. No powiem, trochę węglowodanów, trochę błonnika i myślę, że będzie całkiem w porządku. Wiem, co zrobiłem. Zjadłem chyba za dużo błonnika i wypiłem za mało wody. I ten błonnik wsysnął mi całą wodę i byłem odwodniony. No, istnieje taka szansa, bo nie byłem dzisiaj rano po wstaniu w toalecie. List Olgierda do Iris. Jeszcze jest ciepło. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, gdy wypełnia mnie zimna pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu i pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. To się ciemno zrobiło. Powiem wam tak, z Olgierdem sobie daliśmy radę, ale czy damy sobie radę z Olgierdem w obrazie, który jest zombie jebanym? Z tym już może być, szczerze mówiąc, trochę gorzej. No, ale się postaramy. Już raz was pokonałem, to w prawdziwym życiu. W mojej głowie będzie dużo łatwiej. Gdzie my, kurwa, jesteśmy? Największy lęk Iris do pokonania. O kurwa, no ta będzie normalnie łatwiej. Słyszałem na mieście. I od się kręcem. O, żeż, kurwa, dobra, trzeba te uniki dobrze robić. Chyba ten sam paternik, co? Pięknie. Oj. Nowe umiejętności. Teraz czekamy, aż on nas zaatakuje takim mocnym właśnie ciosem. I my wtedy pyk i go bijemy, dobra. Myślę, że to jest do wygrania. Pyk, oj. A, można i tak. Nie ma za dużo ataków, no ale każdy tutaj z tych postaci w sumie, które jest, to pewnie będziemy musieli pokonać. I pewnie każdy z nich będzie miał jakąś osobną umiejętność. Czy my możemy w ogóle zwiedzić sobie trochę to pomieszczenie? Co tam jest? Z takiej ciekawości czystej. A nic tam nie ma za bardzo. A ładne to pomieszczenie. Przydałby się może jakiś gromik sportowy? Myślę, że w porządku to jest pomysł. Coś tam więcej zawsze damage'u zadajemy. Możemy też jakiś odwar chyba wypić. To daje nam plus 5 obrażeń generalnie. Na dłuższą metę to chyba nie jest taki najgłupszy pomysł, więc... Wydaje mi się, że tak zrobimy. Czy ja używam broni stalowej? Jakim ja broni teraz w sumie używam? Żeby pokonać to widno. No wydaje mi się, że broni srebrnej, prawda? Chyba tak. Wybijmy odwar. Ten odwar to będzie odwar z katakana. I wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Wiedźmina będą chować, to i nie. I co, kolejny wstaje? Kolejny. Mam ten pokonany. Dobra, ten jest jakiś, kurwa, gorszy. Oj, bije sporo. Ale jest gorszy, mi się wydaje. Dobra, z tego co pamiętam, to ten przeciwnik był dużo cięższy. Także na razie jest, kurwa, naprawdę nieźle.
Robię sobie uniki, biję sobie przeciwnika, ale czuję, że to nie będzie koniec. Że tutaj przed nami jeszcze główny tutaj ten Olgierd się tak naprawdę obudzi i wtedy nam wpierdoli. Bo wszystkie naraz się obudzą. Oj, dobrze, że mnie tutaj adrenalinka uratowała. No chodź. Kurde. Trzy ciosy i ucieczkę trzeba robić. I pyk. Panik, czekam. Ile już was pokonałem, kurwa, razy. Kurde, no tylko ty żygasz na mnie. Dawaj, dawaj, chodź. Magiczne sztuczki się nie uratują. Wariacie. Szkoda, że nie mogę sparować tego jego żygów, ale no jest to w miarę logiczne. Trzy ciosy i unik, bo on żyga. No właśnie, i wtedy w plecki. Dobra, mamy to, znamy pattern. Kontra. Trzy cioski. Ucieczka na plecy. Dwa cioski. I czekamy na atak. Dobra, to jest dość łatwe. Raz, dwa, trzy. Pach. Raz, dwa. Piękna sprawa. Które teraz? Mam nadzieję, że dwa na końcu nie będą naraz. No to już by było gorzej trochę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Oj. Kurde. Dobra, czekam, czekam, cyk. Idealnie, idealnie sparowane, uniczek, dwa ciosy, dobra. Tutaj pattern jest w miarę łatwy. Zdychaj. Oj, oj. To kombo akurat ma mocne. Najgorsze jak już tylko trafi, da tak ponadto to jest zajebiście. Dwa naraz? No niekoniecznie, na szczęście. Dobra, no nie jest to ciężki boss, szczerze mówiąc. Myślałem, że to generalnie będzie najcięższy boss, jakiego spotkamy w tej gierce. Tu się okazał tak zwany Bob. To ten zwykły Olgierd był dużo cięższy, mi się wydaje. Ale możliwe, że był też dużo cięższy przez to, że ja tutaj po prostu nie ogarnąłem jego ataków i nie wiedziałem, co mam do końca robić. No tym widzę, dalsze Olgierdy są troszeczkę cięższe od tych początkowych. Faktycznie go tylko po razie możemy bić. Bo resztę już blokuje, także trzeba czekać na jego ciosy. Blokować idealnie i walić ciosa. Pyk. Oj. Pyk. Dobra, no jest na pewno ciężej, tak, to prawda. Kurczę. Żebyśmy nie padli, spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Oj, oj, właśnie, żeby się tak nie stało, jak się stało przed chwilą prawie. Dobra. Kurde, no przydałoby się trochę pozadawać obrażeń. Ale boję się, że dostanę jakiegoś potężnego ciosa i złączytujemy, chłop. Dobra. Tu chyba bloczki generalnie dobre i mamy to. Tak jest, bloczki. Oj. Tam coś zadaje, kurwa, obrażeń? To widzę średnio chyba. To obrażenie zadawałem. Ostatni Olgierd. Warto było... O kurwa, się nie wyjebać teraz. Siemano. Co tam potrafisz? Oj, szybszy jest. Oj, 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 oj. Ale może rozegramy to tak jak poprzedniego Olgierda, czyli czekamy na ten atak, pyk, no właśnie, i wtedy ciosy dopiero. Tak mi się wydaje, że trzeba na odległość czekać na jego mocny cios, aż on do nas podbiegnie. Pach, 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 i on zawsze na plecki, ale my zawsze idealny uniczek. Trzy cioski i ewakuacja, cztery. No, mamy to. Tak mi się wydaje, że... Tak samo jak zwykły Olgierd, po prostu ten sam pattern i będzie dobrze. Bijemy sporo, mamy Quenik, mamy sporo punktów adrenaliny, w razie jednak by coś tak poszło, kurczę, mocno nie tak. Mm,
No i chyba po wszystkim. Mam nadzieję, że jakoś ta gameplay nie był za głośno, bo czasem to kurde... Faktycznie te walki z bossem są strasznie głośne później na odcinkach, jak sobie oglądam. Ledwo co mnie słychać. Nawet nie pomyślałem o tym, tak bardzo się skupiłem tutaj na tym, żeby rozwalić Olgierta, że... Nie jesteś nim. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu. Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Widziałem cię wcześniej. Ale wtedy nie byłaś sobą. A potem oglądałem cię w twoich wspomnieniach. Spotkaliśmy się? Nie pamiętam. Śniłam złe sny. To wszystko, co wiem. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni. Koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył. A ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. To jest różowa róża. Ale ja wciąż spałam. A nie fioletowa. Głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam. Jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Twój mąż ma potężnego wroga. Znasz Gauntera Odima? Przeklinam dzień, w którym usłyszałam to imię. Kim jest Odim? I w jaki sposób wmieszał się w wasze życie? To przeze mnie Olgierd wezwał szklanego człowieka. I z mojego powodu. Zażyczył sobie bogactwa, a potem wieczności dla nas obojga. Olgierd rozprawi się z Odimem, prawda? Powiedz, co u mojego męża? Czyli pan Lusterka został wezwany do tego świata przez Olgierda, tak? Na takiej zasadzie to wygląda. W sumie nigdy nie myślałem o tym, czy tak to było, ale tak mi się wydaje, że on tego Gantera... Po prostu przyzwał z innego świata, tak samo jak te istoty. Że gdzieś kiedyś o tym przeczytał i go przyzwał. Olgierd nie jest warty twojej troski, udajesz szczęśliwego, ale tak nie jest, miewa się dobrze. No, chyba dwójka. Twój mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże? Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent.
Odniosłem wrażenie, że róża jest dla ciebie bardzo ważna. Że jest czymś więcej niż pamiątką. Tak niewiele pamiętam. Tylko gdy myślę o mojej róży, przypominam sobie to, co było. Świat wokół staje się realny. A ja otwieram szeroko oczy. Rozpoznaję sprzęty wokół. Przypominam sobie, kim jestem i kim byłam. Mój przyjaciel opowiadał kiedyś o czymś podobnym. Być może jesteś związana z różą silnymi emocjami. I kwiat jest tym, co my, Wiedźmini, nazywamy czasami szpilą. To on trzyma cię w tym świecie. Jak przyszpilonego owada? O, to okropne. Powinnaś wiedzieć, że jeśli zabiorę różę, to być może przestaniesz istnieć wraz z całym światem, który cię otacza. Co się wtedy stanie? Będę wolna od cierpienia i smutku? Czy czeka na mnie pustka? Nie wiem. Nie chcę już cierpieć. Ale boję się, że potem jest chłód i ciemność, a na końcu nie ma już nic. Nie mogę zabrać twojej róży? No co ty gadasz, że jest taka opcja? Nie no. A co jak to kliknę, kurwa? No jestem ciekaw, ty. Nie mogę zabrać twojej róży. Nie mogę zabrać tej róży. Czy nie po nią tutaj przyszedłeś? Nie mogę odesłać Iris w niebyt. Ona dalej myśli i czuje. Nie zagraża nikomu, prócz intruzów. Spójrz na nią i na jej świat. Jest skazana na wieczne przeżywanie bolesnej przeszłości. Weź różę. W ten sposób okażesz jej łaskę. Co mam zrobić? Czego ode mnie oczekujesz? Nie wiem, czego chcę. Tak bardzo się boję. Próbujecie przekonać mnie, żebym zabrał różę. Dlaczego? Chcemy pomóc Iris von Everett. I tobie. I sobie. Chyba. Nie wierzę w altruizm demonów. Bo jesteście demonami, prawda? Zostaliście oddani na służbę Iris po kres jej dni. Dobrze pamiętam? Kres nie nastąpił wraz z jej śmiercią. Więc teraz jesteście skazani na wieczny pobyt w świecie jej udręki. Sami nie możecie zerwać kontraktu. I chcecie, żebym zrobił to za was. Gdy wezmę różę, Iris przestanie istnieć, a wy będziecie wolni. Masz rację, ale czy to znaczy, że mamy złe intencje? W tej tragedii jesteśmy tylko statystami, a przedstawienie ciągnie się zbyt długo. Nie możemy pomóc naszej pani i nie wzrusza nas jej los. Czy można winić nas za to, że po prostu chcemy zejść ze sceny? Nie decydować o istnieniu? Kurwa, no nigdy nie podjąłem takiego wyboru, nie wiem. Nie chcę decydować o twoim losie. Nie przyjmę róży. Odejdziesz z pustymi rękami? Co z twoją misją? Róża zostaje przy Iris. A zatem niech tak będzie. Może z biegiem lat zjawi się ktoś, kto nas uwolni. Co ty pierdolisz w sumie? Nie wiem, czy wybrałeś dobrze. I nie czuję wdzięczności. Ale nie wrócisz do mojego męża z pustymi rękami. Nie musiałem to zobaczyć, spójrz. Ale... Brzegi płatków ciemnieją. Kwiat zamyka się. A mnie ogarnia senność. Nie, bo ja chciałem tylko stestować, co to będzie. Dobranoc, nieznajomy. Gdy stąd odejdziesz, róża będzie na ciebie czekać. A ja...
Ja zapadnę w sen o tym, co zdarzyło się kiedyś. Czyli tak czy siak tą różę dostaniemy. Chcę wrócić do Olgierda i jeszcze raz spojrzeć w te oczy, których nie powstydziłby się sam diabeł. Żegnaj. Tak? Czy ja dobrze mówię, czy... No teraz to ja nie wiem za bardzo, co się odjebało. Szczerze mówiąc. Nie do końca kumam. To znaczy, że ona zostaje w tym świecie, ale my dostaniemy i tak różę? Good ending? Obraz się zmienił. Teraz jest na nim fioletowa róża. I Iris gotowa na spotkanie z mężem. Ale kurwa ending dla widza. Co ty gadasz? Co ty gadasz, że jest ending, w której ona się spotyka po raz kolejny z mężem? Co ty gadasz w ogóle? Czemu my ten obraz tak wycinamy dziwnie? A samą ją bierzemy po prostu na spotkanie z mężem? Jo cię kręca! Co ty gadasz? Obraz przedstawiający Iris z różą. Nie no, to wydaje mi się, że... Kurde, no chciałbym to dokończyć dzisiaj, wam zanieść tą różę i zobaczyć, co się wydarzy, natomiast... No nie jestem, znaczy jestem w stanie wrzucić 3 godziny odcinek, no ale nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że godzina i 20 minut to jest aż nadto. Ja bawiłem się świetnie, to była jedna wielka, tak szczerze mówiąc, cutscenka, jeżeli chodzi o tutaj, tą misję. No i widzimy się jutro. Jutro oddamy tą różę, oddamy Iris. Zobaczymy, co się wydarzy. Pierwszy raz widzę w ogóle taki ending, to jest pojebany. Gram tyle razy w tą grę i... co chwilę coś nowego. I tego. No i pewnie zakończymy dodatek serca z kamienia. I pewnie w następnym odcinku zaczniemy krew i wino. Zobaczymy jeszcze. W każdym razie wiem, że na pewno jutro będzie jeden z najlepszych odcinków. Przygotujcie się, weźcie popcorn, godzina 16. Do zobaczenia, trzymajcie się, po. Cześć.